Okej, witam Was po przerwie, być może za krótkiej, sądząc po tym, że w zasadzie ciężko nam było zasiąść z powrotem do stołu, więc być może przerwa była za krótka. Teraz po tych dosyć trudnych, mi się wydaje, treściach będziemy przechodzić do rzeczy, które są być może nam bardziej znane, bliższe. Będziemy sobie teraz mówić pokrótce w ogóle o Ewangelii według Mateusza. Tak? Jakieś takie słowo wstępu, myślę, że też się tutaj nam należy. Kiedy w ogóle podchodzimy do danej księgi, no to raczej warto by było troszeczkę sobie na wstępie właśnie o niej powiedzieć. Więc Ewangelia według Mateusza. Zobaczcie, no coś tutaj nam... A zatem zacznijmy od kwestii, kto jest jej autorem, tak? Według takiego tradycyjnego poglądu, który w zasadzie przez praktycznie zdecydowaną większość historii Kościoła nie był w ogóle kwestionowany, ponieważ świadectwo wczesnego Kościoła raczej było jednoznaczne, że autorem był Mateusz, jeden z 12. Jego imię po hebrajsku Mataj lub Matania, chociaż się też spotkałem z wersją Matijachu, a oznacza to, niezależnie od tego jakiej wersji, w zasadzie tłumaczy się jako dar Boga, tak? Więc Mateusz jest autorem. Z Ewangelii dowiadujemy się też, że ma drugie imię, Lewi. Jest synem, określony jako syn Alfeusza. Jest celnikiem, który powołany został, kiedy właśnie siedział w swojej komorze celnej, kiedy pełnił swoją, wypełniał swoje obowiązki jako celnik, a kiedy Chrystus go powołał w mieście Kafarnaum. Został on ostatecznie powołany na jednego z 12 apostołów, do tych najbliższych 12 uczniów Pana Jezusa. I właśnie to, że dzisiaj określamy Ewangelię, jaką będziemy sobie zgłębiać właśnie mianem Ewangelii według Mateusza, wynika nie z samej treści, tak? Na samym wstępie nie jest nigdzie napisane, że oto Ewangelia według Mateusza zborowi, do zboru takiego i takiego, niczym listy Pawła, nie? Nie mamy raczej w ogóle informacji w niej o autorze. Natomiast to, że ją określamy właśnie mianem Ewangelii według Mateusza, wynika wyłącznie z relacji najwcześniejszego Kościoła, Kościoła pierwszych wieków, Kościoła apostolskiego pierwszych wieków. I takie świadectwo możemy znaleźć u papiasza z Hierapolis, które jest w sumie takim najwcześniejszym zachowanym świadectwem o tym, że jest to Ewangelia według Mateusza, chociaż też zaraz będę mówił, że to nie jest takie do końca pewne, o czym papież mówił. Drugim świadectwem jest Ireneusz z Lyonu, Klemens Aleksandrii, Orygenes, a także Hieronim ze Strydonu, tłumacz Wulgaty, z tego możemy go przede wszystkim kojarzyć. I wedle tradycyjnego poglądu Ewangelia Mateusza została napisana początkowo nie w języku greckim, jakim dotarła do naszych czasów, bo mamy dosyć liczne manuskrypty, które zostały znalezione właśnie napisane w języku greckim, ale według właśnie świadectwa, czy świadectwa wczesnego Kościoła i według tego tradycyjnego poglądu, jaki funkcjonował przez większość wieków, właśnie Ewangelia ta pierwotnie została napisana w języku, który był określany mianem hebrajskiego. Dzisiaj też się dyskutuje, czy przypadkiem nie był to jednak aramejski. Jednak no, takie świadectwo dotarło do nas za pośrednictwem pism pochodzących z pierwszych wieków Kościoła. I była to pierwsza, według właśnie tego tradycyjnego poglądu, była to pierwsza z czterech Ewangelii. Pierwsza napisana Ewangelia
pierwsza kanoniczna Ewangelia oczywiście, czyli ta, która została włączona w ramach ksiąg Nowego Testamentu do Pisma Świętego. Tak? I właśnie takie pierwsze świadectwo pochodzi od papiasza, który był bezpośrednim uczniem apostoła Jana. I to świadectwo znajdujemy w tekście zachowanym w historii Kościoła od Eusebiusza z Cezarei. Mianowicie papież miał z jednym ze swoich tekstów napisać, że Mateusz, apostoł Mateusz, uporządkował w języku hebrajskim logia Jezusa, a każdy je interpretował jak potrafił. Więc to jest, tak jak powiedziałem, taka pierwsza wzmianka w ogóle o autorstwie, kto napisał pierwszą Ewangelię, czyli Ewangelię Mateusza. Natomiast no, dzisiaj istnieje, czy pojawia się taka dosyć poważna dyskusja na temat tego stwierdzenia papiasza, o czym to on tak naprawdę mówił. Ponieważ jakbyśmy się tak bardziej przyjrzeli właśnie temu stwierdzeniu, okazuje się, że tu się pojawia kilka różnych możliwości, jeżeli chodzi o znaczenie jego słów. Więc pierwsza rzecz, czy na pewno w języku hebrajskim on tak naprawdę czy faktycznie chodziło o język hebrajski, czy o język, którym posługiwali się Hebrajczycy, Żydzi, a równie dobrze nie tylko językiem hebrajskim, o języku hebrajskim mógł tutaj mówić właśnie papież, ale mógł to być również język aramejski, więc już jakby pierwsza dyskusja toczy się, o jakim języku tak naprawdę tutaj papież mówi. Druga kwestia, logia Jezusa, czy chodzi tu tylko i wyłącznie o mowy, tak, logia, tak bardzo dosłownie tłumaczone, oznacza po prostu mowy, tak, mowy Jezusa uporządkował, więc problem pojawia się tej natury, że nasza Ewangelia, z którą mamy dzisiaj kontakt, jak otwieramy nasze Biblię, to nie są wyłącznie mowy, tak, ale również różne części o charakterze narracyjnym, tak? Więc pytanie, czy faktycznie papież mówi nam tutaj o takiej Ewangelii Mateusza, jaką my mamy dzisiaj, czy mówi o czymś być może bardziej pierwotnym, być może właśnie jakimś zbiorze, wyłącznie zbiorze jakichś różnych wypowiedzi Pana Jezusa, które funkcjonowały w pierwotnym Kościele, a być może te logia należy rozumieć w takim szerszym znaczeniu, jakim by właściwie w kulturze hebrajskiej rozumiało, więc nie tylko właśnie logię jako słowa, ale również jako czyny. No, dyskusja się toczy. No i ostatecznie informacja, że każdy je interpretował jak potrafił, no to też może być różnie zrozumiane, że może chodzi o to właśnie, że każdy je tłumaczył, więc próbował jakby zrozumieć i interpretował je jak potrafił, czy chodzi, że każdy je tłumaczył na swój język ojczysty, czyli w zasadzie bardziej by chodziło tutaj o tłumaczenia na inne języki, z języka właśnie hebrajskiego, aramejskiego, tak jak powiedziałem, są tutaj pewne wątpliwości. Ale mimo wszystko jest to jakaś pewna, jakiś taki pierwsza informacja pochodząca z wczesnego Kościoła, że w ogóle Mateusz sporządził jakiś zapis tego, co Chrystus czynił. Tak? Czy byłoby to same mowy, czy mowy wraz z jego czynami. Tak? I w zasadzie kwestia autorstwa, bo tak jak powiedziałem, to, że Mateusz jest uznawany jako autora pierwszej Ewangelii kanonicznej, wynika... Jest jakby takim poglądem tradycyjnym, tak? Który funkcjonował w zasadzie bez jakiegokolwiek sprzeciwu. Nikt go nie kwestionował przez wieki. Natomiast współcześnie jednak coraz bardziej się poddaje pod wątpliwość właśnie to autorstwo tego akurat apostoła jako autora pierwszej Ewangelii. A wszystko jest związane z tak zwanym, być może się z tym zetknęliście, z tak zwanym problemem synoptycznym. Mianowicie mamy trzy Ewangelie, tak zwane synoptyczne, czyli niejako
prezentujące dokładnie ten sam materiał, czy zawierające bardzo podobny treściowo materiał, biorąc pod uwagę właśnie o jakich czynach Pana Jezusa te Ewangelie mówią, o jakie wypowiedzi przytaczają. Jakbyśmy właśnie te trzy Ewangelie ze sobą zestawili, to okazałoby się, że treściowo są one ze sobą bardzo, bardzo zbieżne. W odróżnieniu od Ewangelii Jana, gdzie ten tekst właśnie tej czwartej Ewangelii jest o wiele bardziej unikatowy w stosunku do tych trzech pierwszych. No i ze względu na to, że te Ewangelie są tak zbieżne względem siebie pod kątem treściowym, i to nie tylko dlatego, że mówią o podobnych wydarzeniach, ale wręcz używają bardzo podobnego słownictwa, bardzo, bardzo podobnie opisują te wydarzenia, a zatem ciężko by było nam powiedzieć, że każdy z nich napisał swoją relację zupełnie samodzielnie, tylko raczej się przyjmuje to, że jeden od drugiego w jakimś sensie korzystał, jaki z nich oczywiście był pierwszy, tak? Jaki z nich napisał swoją relację, nie pisali w jednym pomieszczeniu albo się jakoś tam nie konsultowali ze sobą, natomiast ten, który napisał swoją relację jako pierwszy, stanowił jakby taką podporę treściową dla tych, którzy pisali po nim, tak? Więc teraz cały problem synoptyczny, czy pytanie, jakie jest zadawane w ramach problemu synoptycznego, jest to, kto od kogo spisywał, nie? Kto, że tak powiem, lukał do tego, który napisał wcześniej i jakoś posiłkował się właśnie tym materiałem, który został już sporządzony wcześniej. I tak jak powiedziałem, przy tym poglądzie tradycyjnym, tym pierwszym, który sporządził swoją relację, był właśnie Mateusz i od niego czerpał Marek. W zasadzie w takiej relacji, które mamy właśnie z wczesnego Kościoła, bo ta świadomość tej zbieżności, ona też funkcjonowała, czy Kościół w pierwszych wiekach jakby był świadomy tego, że te relacje są bardzo zbieżne i też jakby próbowano jakby dać odpowiedź, dlaczego tak było. I w ujęciu Augustyna, z tego co, jeżeli dobrze pamiętam, Ewangelia Marka stanowiła podsumowanie, czy streszczenie, byśmy tak powiedzieli, streszczenie właśnie Ewangelii Mateusza, więc niejako Mateusz napisał pierwszy, napisał ją o wiele bardziej, w sposób bardziej obszerny, natomiast Marek właśnie wziął tą Ewangelię Mateusza i postanowił ją streścić, przede wszystkim skupiając się na czynach Pana Jezusa, a te mowy, które tak obszernie właśnie przedstawia nam Mateusz, czy autor Ewangelii Mateusza, no, przedstawia jedynie w jakiś taki sposób bardzo fragmentaryczny i okrojony. No i ostatecznie w tym poglądzie raczej Łukasz jest tym, który pisze swoją Ewangelię najpóźniej, ale też jest tym, który się przyznaje, ten, który na samym wstępie się przyznaje, że byli przed nim tacy, którzy napisali swoją relację wcześniej, ale on postanowił zrobić to właśnie po swojemu, ale właśnie z tej relacji Łukasza dowiadujemy się, że on wie, że ktoś przed nim już coś pozostawił, a będącego właśnie relacją tego, co się wydarzyło, czyli o służbie i dziele zbawienia dokonanego przez Pana Jezusa. W poglądzie tradycyjnym, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj mamy do czynienia z tekstem, który znamy po grecku, natomiast nie mamy dostępu do tego jakby pierwotnego tekstu napisanego po hebrajsku. No ale przyjmując właśnie, że tak się właśnie to odbyło, że najpierw był jakiś tekst hebrajski, który został później przetłumaczony przez kogoś na język grecki, no to pojawia się nam pewien problem, ponieważ ewidentnie ten Mateusz, który my dzisiaj mamy, nie ma cech, które raczej byśmy się spodziewali od tekstu, który byłby tłumaczeniem z języka hebrajskiego. Raczej jest to bardzo poprawny język grecki. Brak tam takich
różnego rodzaju arameizmów, hebraizmów, których byśmy się raczej właśnie spodziewali, jeżeli byłoby to po prostu tłumaczenie. W związku z tym wielu biblistów właśnie odchodzi od tego poglądu tradycyjnego i raczej dzisiaj już przeważa pogląd, że jednak Mateusz nie napisał swojej relacji po... przepraszam, nie napisał jako pierwszy, tylko raczej pierwszym w tym poglądzie współczesnym to Marek sporządził swoją... Marek jako autor najkrótszej z Ewangelii, najbardziej treściwej, napisał właśnie swoją relację jako pierwszy. I właśnie z tej wersji greckiej, tak, bo Marek napisał od razu swoją relację po grecku, korzystał właśnie Mateusz. Czyli Mateusz jakby nie napisał po hebrajsku, że być może tam ta informacja o papiasza zupełnie mówi o czymś innym, ale właśnie uważa się, że Marek napisał pierwszy i z niego właśnie korzystał Mateusz, uzupełniając z kolei właśnie te treści o te mowy Pana Jezusa, czy skupiając się właśnie na tym, co Pan Jezus powiedział i czego nauczał swoich uczniów. No i Łukasz jakby pozostaje tutaj niezmiennie trzeci. Natomiast w tym poglądzie współczesnym, jeżeli ewangelista pierwszej Ewangelii byłby faktycznie apostołem Mateuszem, to pojawia się taki problem, że dlaczego zatem bezpośredni świadek wydarzeń, bo Mateusz był, tak jak powiedziałem, w gronie 12, czyli w gronie tych najbliższych uczniów, którzy w zasadzie towarzyszyli Chrystusowi od czasów jego chrztu aż do jego zmartwychwstania i również tych wydarzeń po nim następujących. Więc pojawia się jakby problem, dlaczego bezpośredni świadek korzysta z materiału, który został sporządzony przez Marka, który nie był bezpośrednim świadkiem, a jedynie podawał pewną przekazaną mu relację, wprawdzie od Piotra, według tradycyjnego poglądu, ale w zasadzie nie jest to do końca upoważnione właśnie stwierdzenie, że znaczy wydaje się nie do końca upoważnionym, że bezpośredni świadek wydarzeń miałby korzystać od tego, który tylko coś zasłyszanego nam sporządził, tak? Czy zostawił po sobie tylko to, co zostało mu przekazane jakby z trzeciej ręki. W związku z tym raczej się mówi, że no, autor pierwszej Ewangelii pozostaje dla nas anonimowy, ze względu na to, że przeważa ten pogląd, że pierwszy Marek napisał, a Mateusz raczej nie był w związku z tym autorem pierwszej Ewangelii, no to raczej byśmy mówili o jakimś anonimowym autorze, który został później utożsamiony z apostołem Mateuszem. Natomiast cały czas jakby pozostaje ta kwestia, o czym pisał papiasz, właśnie mówiąc o tych logiach uporządkowanych przez Mateusza. Nie? Więc przyjmuje się taką też tezę, że być może Mateusz, apostoł Mateusz był odpowiedzialny za właśnie zgromadzenie jakiegoś zbioru wypowiedzi, zbioru mów, zbioru różnego rodzaju sentencji wypowiedzianych przez Chrystusa, a później właśnie spisanych przez pierwotny Kościół, a Mateusz jakby to jakoś właśnie uporządkował, zebrał w jedno. I faktycznie mogło to być napisane pierwotnie w języku hebrajskim. Nawet niektórzy uważają, że być może właśnie ten proto-Mateusz stanowi tak zwane źródło Q, czyli właśnie to źródło, z którym jakoś posiłkowali się poszczególni autorzy poszczególni Ewangelii, poza tym, że jakoś wspierali się relacjami tymi wcześniejszymi, napisanymi przez wcześniejszych ewangelistów. My sobie dla takiego naszego uproszczenia przyjmiemy, że tym autorem jednak był apostoł Mateusz, a to dlatego, że tak naprawdę ten problem synoptyczny nie daje, czy osoby, które zajmują się tą kwestią problemu synoptycznego, nie dają nam jednoznacznych rozwiązań tego całego. A, widzę, że tam brat trzyma książkę, którą miałem też okazję przeczytać, która jest w zasadzie właśnie... O, okej.
Nie pamiętam tylko w którym wieku, ale chyba gdzieś koło wieku XVI został znaleziony tekst Mateusza, tekst Ewangelii Mateusza właśnie po hebrajsku. I od tamtego czasu przez jakiś czas, stosunkowo długo, uważało się, że było to właśnie tłumaczenie Ewangelii Mateusza z greki na język hebrajski dla Żydów. I to w zasadzie przez długi czas nikt z tym nie dyskutował, ale znowu współcześni postanowili temat odgrzać i dyskusja się toczy, czy jednak ta odkryta wersja Ewangelii Mateusza po hebrajsku nie jest właśnie tym pierwotnym napisanym przez Mateusza tekstem i w tym momencie by to mocno wspierało oczywiście ten pogląd tradycyjny. No problem, jeżeli chodzi o ten świat biblistyki, polega na tym, że ilu biblistów, tyle teorii i tyle dyskusji, nie? I w zasadzie chyba w żadnym temacie nie udało się uzyskać takiego jednoznacznego konsensusu, a tak naprawdę wielokrotnie bibliści po prostu stwarzają problemy stosunkowo sztuczne, bo nawet to, jeżeli byśmy przyjęli, że Mateusz nie jest takim tłumaczeniem, czy inaczej, że nie zawiera cech tłumaczenia z języka hebrajskiego, czyli nie zawiera tych aramejizmów, nie oznacza, że na przykład ktoś nie mógł dokonywać od razu korekty, prawda? W sensie tych fragmentów, w których te aramejizmy... Dobrze grekę opanował i mógł sobie od razu przetłumaczyć to z języka hebrajskiego na język grecki, taki dosyć dobry, poprawny. Więc tak jak mówię, bardzo często w ramach tego problemu synoptycznego stawia się takie sztuczne, znaczy tworzy się sztuczne problemy, żeby właśnie mogła się toczyć jakaś w środowisku dyskusja, a tak naprawdę nigdy nie ma jakiegoś ostatecznego konsensusu i jednoznacznego rozwiązania. Natomiast chciałem po prostu tutaj jakby zaznaczyć, że mamy do czynienia z księgą, która nie jest podpisana i jeżeli kiedyś właśnie sięgniecie do jakiegokolwiek opracowania właśnie będącego jakimś wstępem do Ewangelii Mateusza, no to się zetkniecie z tym problemem, że nie wiadomo tak na dobrą sprawę, kto tą Ewangelię napisał, aczkolwiek pogląd tradycyjny wskazuje nam na apostoła Mateusza. Jakieś pytanie z sali, czy jakieś stwierdzenie? Okej. Okay. Znaczy synoptycy nam tak naprawdę mocno zasugerowali coś i z tej sugestii ciężko się teraz wychodzi, bo to przez wieki było ugruntowane. Mhm. Natomiast jeżeli zobaczymy cytaty w Ewangelii Łukasza i porównamy je z cytatami powiedzmy w Ewangelii Mateusza, to jak cytaty Łukasza weźmiemy, to on cytuje Septuaginty. Mhm. Czyli on odnosi się już do tłumaczenia greckiego i to jak gdyby podbija tą główną różnicę, która jest pomiędzy Ewangelią Mateusza, która chronologicznie można powiedzieć, a raczej odnosi się do chronologii hebrajskiej i ustawienia tekstów według kolejności tego, jak oni mieli kanon Starego Testamentu poustawiany. Natomiast Łukasz odnosi się do ostatniej księgi, ale według greckiego kanonu, mm-hmm. i zaczyna tak naprawdę od ostatniej księgi, od księgi Malachiasza. Ta kontynuacja jest w zupełnie innym miejscu niż Ewangelia Mateusza. Mateusz, można powiedzieć, że ma jak gdyby w tym swoim zapleczu z tyłu ten hebrajski tekst, hebrajską chronologię, mm-hmm. i używa takich typowych sformułowań właśnie hebrajskich, nawet jeżeli to jest napisane po grecku. No też być może wynika to z faktu, że pierwotnymi adresatami czy byli jakby, były różne grupy, nie? Bo jednak przyjmuje się, że Łukasz pisał do etnicznie zupełnie innej grupy ludzi niż Mateusz, nie? Jednak przyjmując właśnie dla takiego naszego porządku, takiego ułatwienia, bo ja będę bardzo często używał właśnie sformułowania, że Mateusz nam tutaj mówi, Mateusz pisze, więc ja tutaj będę raczej dla pewnego uproszczenia właśnie używał określenia odnoszącego się do tego tradycyjnego poglądu. I
jednak właśnie zwolennicy tego tradycyjnego poglądu próbują nam przekazać, czy zwrócić uwagę na pewne aspekty, które mają być właśnie takim jeszcze dodatkowym uwiarygodnieniem, że faktycznie właśnie celnik Mateusz jest autorem tej pierwszej relacji o Jezusie, czy pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o kolejność w naszych Bibliach. I najczęściej podaje się takie argumenty jak, że w Ewangelii Mateusza znajduje się opis powołania celnika Mateusza. Problem w tym, że on pojawia się również w pozostałych Ewangeliach, ale przytacza się taki argument. Miałby on jedynie sens wtedy, kiedy faktycznie Mateusz opisałby tą relację swoją jako pierwszy, czyli opis swojego powołania, a Marek i Łukasz po prostu zawierają również ją w swoich relacjach. Ale sam fakt istnienia opisu powołania Mateusza nie świadczy od razu, że napisał to Mateusz. W tej Ewangelii mamy o wiele liczniejsze wypowiedzi o celnikach niż w pozostałych dwóch Ewangeliach synoptycznych, czy w ogóle w pozostałych Ewangeliach. Zarówno są to wypowiedzi o charakterze takim negatywnym, ale też wiele, które pokazują celników w zasadzie dosyć korzystnym świetle, więc taka wydaje się, że autor coś z tymi celnikami ma wspólnego, że tak często w zasadzie o nich tam wspomina, przynajmniej częściej niż pozostali ewangeliści. Wskazuje się również na to, że kiedy Mateusz wypowiada się na temat pieniędzy, to bardzo często używa określeń fachowych, ale moim zdaniem no, w zasadzie każdy człowiek, który funkcjonował w tamtym czasie, mógł przynajmniej zasięgnąć informacji odnośnie tamtej kwestii związanych z podatkami, w ogóle z pracą celnika, więc to też nie jest jakaś tam rzecz, znaczy argument przeważający na za tym poglądem. No ale takie właśnie określenie jak podatek didrachmy, że podobno to jest jakieś określenie fachowe, więc jeżeli autor używa, to na pewno ma coś wspólnego z pieniędzmi. No, ja tak jak mówię, przedstawiam to takie tradycyjne argumenty jakby broniące tego poglądu historycznego. Tutaj mamy wzmianki o najróżniejszych walutach i monetach tamtego okresu pierwszego wieku, więc i talent, stater, drachma, więc dużo więcej tych różnych monet się pojawia niż w pozostałych, czy nazwy różnych monet się pojawia w stosunku do tego, co mamy w innych Ewangeliach. My mamy świadomość faktów, właśnie między innymi to, że w Kafarnaum właśnie znajdowała się komora celna. Mamy zwrócono uwagę, że w tej Ewangelii autor ma niezwykłe zamiłowanie do liczb, co w zasadzie już będziemy mogli zobaczyć za tydzień, kiedy będziemy omawiać sobie genealogię, za miesiąc, na następnym spotkaniu. Dzięki, Krzysiu. Na następnym spotkaniu zobaczyć właśnie, że te liczby faktycznie pojawiają się dosyć często w Ewangelii Mateusza, więc wydaje się, że autor, jako ten, który na co dzień zajmuje się liczeniem, charakteryzował się zamiłowaniem do liczb. No, nie. Ja mam wrażenie, że to jest w ogóle bardziej charakterystyczne dla kultury hebrajskiej i w ogóle podejścia do tekstu, jaki mieli Żydzi, właśnie w kwestii zamiłowania do liczb, ale tak jak mówię, przedstawiam te takie tradycyjne czy powszechnie przyjęte argumenty od strony obrońców tego tradycyjnego poglądu. No i ostatecznie Mateusz jako celnik najprawdopodobniej musiał być osobą przynajmniej w miarę względnie wykształconą, więc zapewne potrafił pisać, musiał znać też język taki bardziej powszechny, czyli grecki, więc też w zasadzie troszeczkę to też wspiera w tym momencie pogląd tradycyjny, ponieważ mógł spokojnie sobie w tym momencie też bez jakichś większych błędów, znając język grecki, przetłumaczyć swoją Ewangelię, czy osoba, która tłumaczyła, też mogła w zasadzie, jeżeli nawet nie on to uczynił, to osoba, która
która go tłumaczyła, no, tak jak powiedzieliśmy, mogła po prostu to przetłumaczyć w sposób odpowiadający gramatyce greckiej. Ale Mateusz byłby w zasadzie takim dobrym, wydaje się, właśnie kandydatem jako celnik pełniący określoną taką właśnie, pełniący taki zawód i posiadający właśnie względnie dobre w związku z tym wykształcenie. Więc mógł jak najbardziej być osobą, która napisała nam tą pierwszą relację o Jezusie. O wiele bardziej chciałbym zwrócić niż to, kto jest autorem, czy na te argumenty z autorstwem, bardziej chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na żydowski charakter Ewangelii Mateusza. Uważa się, że jest to najbardziej żydowska Ewangelia, ponieważ według tego tradycyjnego poglądu Mateusz sporządził tą relację o Jezusie dla środowiska judeochrześcijańskiego, czyli dla żydowskich wyznawców Pana Jezusa. W związku z tym właśnie dotyka kwestii, które są przede wszystkim bliskie właśnie osobom wywodzącym się z tamtej kultury. I wsparty jest to właśnie świadectwem wczesnego Kościoła i tym również świadectwem, że została ona pierwotnie napisana w języku hebrajskim do Żydów. Więc mamy świadectwo Kościoła, które przynajmniej w kilku pismach Kościół o tym mówi. W Ewangelii Mateusza mamy bardzo liczne nawiązania do Starego Testamentu. O ile w Ewangelii Łukasza w rozdziałach pierwszych, no to nagromadzenie faktycznie do nawiązań do Starego Testamentu jest liczne, to raczej w późniejszych fragmentach nie jest to aż tak wyraźne jak u Mateusza. Więc te nawiązania są zdecydowanie bardziej liczne. Wydaje mi się jednak, że niedoceniana jest w tym aspekcie Ewangelia Jana, gdzie tych nawiązań jest chyba równie duże, jak nie, może nawet więcej, ale to jest temat na zupełnie inną serię wykładów. Po trzecie, wstępem czy fragmentem otwierającym Ewangelię Mateusza jest rodowód. I dla osób, które wywodzą się z kultury nieżydowskiej, na przykład dla nas, no, taki zabieg, w którym w zasadzie wymieniany jest tylko ciąg imion, wydaje się, no, nie być zabiegiem zbyt dobrym, no bo nie zachęca czytelnika do zgłębiania tego, co się znajduje dalej, tylko raczej, no, byśmy powiedzieli, że dla nas nie jest to w ogóle temat zajmujący i interesujący, a dla Żydów, którzy właśnie byli przyzwyczajeni w ogóle do takiej treści w Piśmie Świętym, jak długie genealogie, ale też dla nich właśnie te linie rodowodowe stanowiły ważną informację, skąd ktoś się wywodził, jak potomkiem kogo był, była niesamowicie istotna, więc to jakby też mogłoby świadczyć o tym, że faktycznie, znaczy to mogłoby potwierdzać, że faktycznie zostało to napisane pierwotnie do środowiska judeochrześcijańskiego. W porównaniu z innymi Ewangeliami, no to jest o wiele mniej wyjaśnień w poszczególnych fragmentach odnoszących się do różnego rodzaju zwyczajów żydowskich. Pytanie z... Będziemy się tym ewentualnie zajmować następnym razem, ale nie chciałbym jakby się rozwodzić na tematy, które w danym momencie nie omawiamy, bo nie zdążymy po prostu. Natomiast jeżeli byśmy porównali właśnie relacje tego samego zdarzenia w Ewangelii Marka i Ewangelii Mateusza, no to Marek najczęściej dopisuje nam jeszcze jakąś tam informację, że wśród Żydów istniała i taka praktyka, więc jakby tłumaczy. Natomiast Marek tego nie czyni, Mateusz tego nie czyni, więc wydaje się, że pisze do osób, które są świadome, że pewne zwyczaje po prostu funkcjonowały i rozumieli ich znaczenie. W Ewangelii Mateusza bardziej niż w pozostałych Ewangeliach podjęty jest temat prawa mojżeszowego. Na pewno znamy słynny fragment skazania na górze, kiedy Jezus właśnie stwierdza, nie przyszedłem znieść prawa i proroków, ale wypełnić, i ten temat prawa mojżeszowego zostaje podjęty w Ewangelii w kilku różnych miejscach, więc ta kwestia Chrystus
jaka jest relacja między Chrystusem, czy odniesienie Chrystusa do tego, co było przed Nim, tak? Czy przychodzi przynieść coś zupełnie nowego, czy jednak podchodzi z szacunkiem i z uznaniem do tego, co było przed Nim, nie? Co dla Żydów było bardzo ważnym tematem, nie? Z jednej strony powiedziałem, że nie ma to cech z języka tłumaczenia, z języka hebrajskiego albo aramejskiego, ale z drugiej strony są pewne fragmenty, które faktycznie zawierają pewne arameizmy. Bardziej tam chodzi o konkretne stwierdzenia, które wręcz są na cytatem z języka hebrajskiego, przepraszam, z aramejskiego i nie są przetłumaczone na język grecki, czyli tam tak talita kumi i inne tego typu teksty, które na pewno byśmy byli w stanie przytoczyć, tak? Eli, Eli na krzyżu. Kolejna rzecz to żydowskie idiomy, które się pojawiają w Ewangelii, które w kulturze pozażydowskiej w ogóle wydają się być bardzo, bardzo niezrozumiałe, a mają sens wyłącznie właśnie tylko w ramach tamtej kultury, więc będziemy sobie na przykład mówić o chorym i zdrowym oku, tak? Dla nas tekst, właśnie ten fragment z Ewangelii, będący częścią kazania na górze, wydaje się bardzo być tajemniczy. To jednak w kontekście kultury hebrajskiej istniały tego rodzaju wyrażenia i wydaje się znowu, ze względu na to, że autor używa właśnie tego rodzaju typowo żydowskich idiomów, wydaje się, że pisze do kogoś, kto te idiomy, te pewne określone wyrażenia znał na co dzień, tak, i ich używał, więc znowu środowisko żydowskie tutaj jest jak najlepszym kandydatem do bycia właśnie pierwotnym adresatem tej księgi. Nawiązania do gematrii. Nie wiem, czy spotkaliście się z tematem gematrii. Myślę, że bardziej znamy temat geriatrii. Chociaż niekoniecznie z własnego doświadczenia, ale słowo jest podobne. Natomiast gematria jakby próbowała odczytać znaczenie tekstu biblijnego przez zrozumienie wartości liczbowej poszczególnych słów, bo w języku hebrajskim każda litera miała swoją wartość numeryczną, więc słowo też miało swoją wartość numeryczną i próbowano jakby odczytać treść również właśnie poprzez zrozumienie tych wartości numerycznych i przynajmniej w kilku miejscach ewangelista Mateusz wydaje się do tej idei gematrii właśnie nawiązywać. Kolejna rzecz, jeżeli byśmy sobie porównali właśnie tekst tej Ewangelii z Ewangelią Marka i Ewangelią Łukasza, to okazuje się, że w tych samych fragmentach paralelnych, czyli opisujących dokładnie to samo wyrażenie, u Łukasza i Marka Jezus używa określenia Królestwo Niebios, natomiast w Ewangelii Mateusza używa najczęściej określenia Królestwo Boże. Przepraszam, tam gdzie, tak, u Łukasza i Marka używa określenia Królestwo Boże, natomiast w Ewangelii Mateusza jest użyte Królestwo Niebios. Dziękuję za poprawę od razu. I najprawdopodobniej wynika to z tej takiej tradycji pobożnościowej, żydowskiej, która jakby bardzo z dużym szacunkiem odnosiła się do pewnych świętości, tak? Na przykład do imienia Bożego, więc nie wypowiadano imienia Bożego, tylko zastępowano go innymi słowami, więc nie wypowiadano imienia Jahwe, tylko właśnie mówiono po prostu imię, albo Pan, albo no, najróżniejszymi innymi słowami zastępowali, żeby te imię niejako zostało uświęcone i żeby przypadkiem nie użyć go w sposób nienależyty, więc podobnie było również z innymi słowami, które też starano się wymieniać na jakieś zastępcze. I tak na przykład słowo Bóg zastępowano słowem niebiosa. I w naszym języku w zasadzie też takie wyrażenie funkcjonuje. Czasem się mówi zamiast wola Boża, to mówimy wola niebios, nie? Wola nieba. I
Mateusz po prostu z tego, ze względu na to, że rozumie tą żydowską wrażliwość, rozumie tą w sferze tej pobożności, po prostu zastępuje te słowo Bóg na słowo niebiosa, ale w zasadzie znaczeniowo jest to dokładnie to samo. No i ostatecznie w Ewangelii Mateusza mamy do czynienia znowu, przynajmniej w kilku miejscach, z pewnymi grami słownymi, które mają sens wyłącznie w języku hebrajskim. Czyli to też troszeczkę by wspierało pogląd, że Mateusz pierwotnie napisał swoją relację w języku hebrajskim. Na przykład mamy w opisie zwiastowania czy zapowiedzi tego, kto się ma narodzić, że ma się narodzić Mesjasz, no to Józef otrzymuje taką informację od anioła: nazwiesz go Jezus, albowiem on zbawi swój lud od grzechów. I w języku greckim, w języku polskim nie ma to kompletnie żadnego sensu, ale w języku hebrajskim, gdzie każde imię ma swoje określone znaczenie, tutaj ma miejsce właśnie ta gra słowna. Tak? Będziemy następnym razem też mówić sobie o takim zapowiedzi proroków, że Chrystusa mieli nazywać Nazarejczykiem. I najprawdopodobniej, mimo tego, że nie znajdujemy właśnie jednoznacznego cytatu ze Starego Testamentu, który wyrażałoby to w ten sposób, to najprawdopodobniej Mateusz stosuje tu pewną grę słów, nawiązującą właśnie do pewnych cytatów ze Starego Testamentu. Więc jakby patrząc na to całościowo, faktycznie możemy powiedzieć, że ta Ewangelia ma dosyć wiele cech tekstu o charakterze żydowskim, tak? Czyli najprawdopodobniej pierwotnymi adresatami były osoby, które pochodziły właśnie z tamtej kultury, wywodziły się ze środowiska żydowskiego. Będzie to też związane z tym, jak będziemy rozumieć kwestię wypełnienia się pism, ponieważ my bardzo, ta idea wypełnienia się pism pojawia się właśnie w Ewangelii Mateusza. Na pewno przede wszystkim kojarzymy te fragmenty, w których ewangelista przytacza określone cytaty z ksiąg Starego Testamentu, z ksiąg Starego Przymierza i pisze takie słowa: a to się stało, aby się wypełniło pismo. Nie? I dla nas wypełnienie się pism przede wszystkim, my rozumiemy właśnie to właśnie w tym wymiarze, że prorok coś napisał i teraz się to pismo wypełnia. Natomiast w kulturze żydowskiej ta idea wypełnienia się pisma, ono funkcjonowało na wielu różnych płaszczyznach właśnie, że się pismo miało wypełnić albo że oczekiwano wypełnienia się tekstu Starego Testamentu. Możemy jakby wymienić tutaj również takie coś jak wypełnienie się obietnic, tak? Że Bóg złożył pewne obietnice dane na przykład Abrahamowi, Dawidowi i teraz te obietnice właśnie, te pisma, obietnice w pismach się wypełniają w osobie i służbie Chrystusa. Wypełnienie się planu zbawienia, tak? Czyli w zasadzie od samego początku Pisma Świętego po upadku Bóg prowadzi realizuje jakiś swój plan naprawy dla tej upadłego świata, zepsutego świata. No i znowu wypełnia się ten plan zbawienia. Te pisma właśnie się dopełniają. Jest wypełnienie historii zbawienia zawartego w pismach, rozpoczętego w pismach Starego Testamentu, wypełniającego się w Chrystusie. Wypełnienie historii i powołanie Izraela, tak? Bóg powołał swój naród do pewnej określonej roli, naród Izraela do pewnej określonej roli i się okazuje, że jakbyśmy czytali teksty Starego Przymierza, to się okazuje, że Izrael w ogóle tego swojego powołania nie wypełni, nie? Izrael miał być światłem dla narodów, a czytamy, że raczej ze względu na Izrael poganie bluźnili imieniu Bożego i w zasadzie byśmy powiedzieli, że ci, co mieli być światłem, byli bardziej zgorszeniem dla pogan niż faktycznie tym, który prowadził innych do Boga, Izraela.
Natomiast właśnie w Chrystusie następuje ta kulminacja, następuje wypełnienie się historii powołania narodu, tak? Że on jako reprezentant narodu wypełnia pismo, w sensie wypełnia powołanie, powołanie, które było przeznaczone dla narodu. W nim jako reprezentancie narodu wypełnia się to powołanie. Kolejny aspekt dotyczy dopełnienia się pewnych typów starotestamentowych. Mamy wiele takich osób, które stanowiły niesłychanie istotne, czy pełniły niesłychanie istotne role w Starym Testamencie, do których niejako późniejsi autorzy nieustannie się odnosili. Dawid jako pewien ideał prawie, że króla, dobrego króla za czasów, którego Izrael właśnie był dobrze prosperującym królestwem. Ludzie też służyli Bogu, później się wszystko posypało i Dawid był jakby takim typem króla, do którego późniejsi autorzy odnosili jako pewnego takiego ideału, jakiego typu też dla Mesjasza, że Mesjasz będzie kimś niczym właśnie Dawid, kimś niczym Mojżesz, kimś niczym Salomon w swojej mądrości, tak? Więc w Starym Testamencie mamy opisane różne historie, różne postacie, a Chrystus niejako stanowi dopełnienie. Oni są jakby takimi cieniami, natomiast Chrystus stanowi wypełnienie się tych typów. Jest Dawidem, ale jeszcze w pełniejszym tego wymiarze. Jest Salomonem, ale jeszcze w pełniejszym tego wymiarze. Jest nowym Adamem itd. itd. Jonasz jako zwiastun sądu, ja to o tym będę później też mówił, jako ten, który nawołuje do nawrócenia i też jest zwiastunem nadchodzącego rychłego sądu. W tamtym przypadku, jeżeli chodzi o Jonasza i za czasów Jonasza, była to oczywiście Niniwa, ale dzisiaj, zaraz będę de facto o tym mówił. No i mamy też wypełnienie pism jako wypełnienie pewnej sprawiedliwości, o jakiej pisma mówiły, tak? Bo dla Żydów pisma nie były tylko przekazem jakiejś suchej historii, ale przede wszystkim miały prowadzić lud w takim Bożym postępowaniu, postępowaniu zgodnym z wolą Bożą, tak? Ale się okazało, że no, te drogi Izraela były bardzo, bardzo krzywe i niestety schodzili, a to na prawo, a to na lewo. Nie krocząc po tej właściwej ścieżce, którą właśnie pisma przedstawiały. A Chrystus przychodzi jako ten, który wypełnia właśnie tą sprawiedliwość, o której pisma mówiły. Nie? Więc dla nas, jak powiedziałem, pisma to tylko no przede wszystkim wypełnienie się jakichś zapowiedzi proroków, ale z tej strony żydowskiej możemy mówić o wypełnianiu się pism naprawdę na wielu różnych płaszczyznach, na co będę się starał też wskazywać w trakcie omawiania poszczególnych rozdziałów. I to troszeczkę jest też związane z pewnym rodzajem interpretacji żydowskiej. Żydzi nazywają to remes, byśmy to dosłownie przetłumaczyli jako wskazówka. I polega to na tym, że mimo tego, że tekst w sposób wyraźny o czymś nie mówi, czyli nie jest nam powiedziane, że tekst w danym momencie się odnosi do tego i takiego czegoś w Starym Testamencie, to jednak czyni pewną wyraźną aluzję, która daje nam podstawy do pewnej określonej interpretacji, że w Chrystusie właśnie coś się dzieje, o czym mówił Stary Testament, mimo tego, że wprost nie jest to powiedziane. Na przykład w tych pierwszych rozdziałach Ewangelii Mateusza mamy wiele różnych takich szczególików, aluzji do wydarzeń z czasów Eksodusu, z czasów wyjścia. Tak? Mamy Chrystusa, który przechodzi przez wodę, później jest na pustyni, to jakieś 40 dni, jest kuszony przez diabła i to w zasadzie gdzieś tam te kuszenia nam coś przypominają właśnie z czasów wędrówki Izraelitów przez pustynię, więc nie mamy tam nic powiedziane wprost, że autor czyni że dzieje się coś podobnego na wzór Eksodusu w życiu Chrystusa, ale jednocześnie tych aluzji jest na tyle dużo, że możemy powiedzieć, że
autor nam daje tego typu właśnie wskazówki. Mamy aluzję do różnego rodzaju postaci. Nigdzie w Ewangelii Mateusza nie stwierdzimy, że Jezus jest nowym Mojżeszem. Ale ilość aluzji z życia Mojżesza, ze służby Mojżesza, które nagle się jakby pojawiają w relacji ewangelicznej, no, pozwalają nam stwierdzić, że autor nam komunikuje coś takiego. Nie? Że mimo tego, że nie pisze tego wprost, to komunikuje nam, że pojawił się ktoś niczym Mojżesz, że nawet ktoś większy od niego. Taki przykład być może, na który nigdy nie zwróciliśmy uwagi. W innych relacjach, w innych Ewangeliach, w opisie przemienienia nie znajdujemy tego szczegółu, a w Ewangelii Mateusza daje taki szczegół, że oblicze jego jaśniało. I to się dzieje na górze, nie? Po wejściu Chrystusa na górę, nie? Więc ewidentnie nawiązuje to do historii Mojżesza, kiedy właśnie wszedł na górę i schodząc z góry jego oblicze jaśniało, nie? Więc to jest oczywiście jeden z wielu tych licznych aluzji do postaci Mojżesza, ale sam cud przemienia, rozmnożenia chleba, czyli nakarmienia tłumów na pustkowiu i wiele, wiele, wiele innych pozwalają nam stwierdzić, że autor komunikuje nam coś takiego. Przyszedł nowy Mojżesz. Ktoś na wzór Mojżesza, ale ktoś właśnie jeszcze od niego większy. Mamy kolejne rzeczy, odniesienia do różnych motywów, tak? Mamy Ducha Świętego zstępującego nad wodami chrztu na Jezusa. Więc znowu są w umyśle żydowskim, to są takie, wiecie, przypomnienia. Aha, no w sumie Duch Święty już gdzieś tam nad wodami się unosił, nie? Więc te wszystkie fragmenty Starego Testamentu, gdzie jest mowa o ruach, który gdzieś tam się pojawia nad wodami, i to nie tylko chodzi o pierwszy czy drugi werset Księgi Rodzaju, tylko Eksodus, w opisie o potopie i tak dalej, i tak dalej. Więc ewidentnie w opisie Ewangelii Mateusza znajdujemy aluzję właśnie do pewnych motywów, które pojawiły się w Starym Testamencie. To powinno nas pobudzić, co tak naprawdę autor przez to stara się nam właśnie zakomunikować. Nie? Nawet kolejna rzecz to zapowiedzi, tak? Więc ta idea wstępującego Ducha Świętego, nawet o którym przed momentem powiedziałem, to też, mimo tego, że nie jest to powiedziane wprost, to jest to aluzja do tego, co prorocy Starego Testamentu mówili o Mesjaszu, tak? Przede wszystkim Izajasz, czyli zapowiadał kogoś, który będzie, na którego Duch Święty zstąpi, który będzie pełnym Ducha Świętego, więc no. Czyli jakieś, są to wskazówki do pewnych zapowiedzi Starego Testamentu. Dosyć szczególnym rodzajem takiej wskazówki, takiej aluzji, to są tak zwane, tak to określimy, jako kontekst cytatów. My bardzo często sobie czytamy Ewangelię Mateusza i widzimy, aha, tu jest zacytowany fragment, powiedzmy, z proroka Malachiasza i przyjmujemy, okej, no w zasadzie chodziło wyłącznie autorowi tego tekstu o przytoczenie tej jednej kwestii. Ale okazuje się, że ten króciutki przytoczony fragmencik znowu jest pewną aluzją tak naprawdę do czegoś, o czym pisał prorok w szerszym kontekście swojej księgi. Więc poprzez ten krótki fragment autor czyni aluzję tak naprawdę do czegoś zdecydowanie większego, szerszego i warto po prostu sobie sięgnąć do tych fragmentów Starego Testamentu, żeby zobaczyć, do czego tak naprawdę autor nam stara się odnieść poprzez dany cytat. Myślę, że teraz sobie zrobimy jeszcze 5 minut przerwy przed kolejną częścią. Natomiast, no tak jak mówię, tam w ramach tej części chciałbym podkreślić jej żydowski charakter. I myślę też, że nie zdziwi nas właśnie fakt, że ewangelista Mateusz będzie korzystał właśnie z tych zasad hebrajskiej retoryki biblijnej. Skoro do tylu różnych rzeczy typowo żydowskich się odnosił, to myślę, że nie zdziwi nas też fakt, jak teraz będę przedstawiał właśnie propozycje kompozycji właśnie przy zastosowaniu tej perspektywy hebrajskiej retoryki biblijnej. Więc zapraszam na przerwę i do zobaczenia po jej zakończeniu.